Wystawców oraz zwiedzających przywitali organizatorzy oraz partnerzy drugiej edycji Targów Przedsiębiorczości, Pracy i Edukacji w Cieszynie. Za każdym razem podkreślam, że to, co robimy, jest taką perspektywą długofalową, że w ten sposób chcemy pokazywać, że tu w Cieszynie, na Śląsku Cieszyńskim są dobre miejsca pracy. Oczywiście czeka nas wysiłek wszystkich, zarówno tych poszukujących pracy, jak i tych, którzy tą pracę chcą oferować. Mam nadzieję, że powtarzając to systematycznie, już niedługo przede wszystkim młodzi będą wiedzieć, do jakich firm warto trafić, gdzie mogą spotkać się z ciekawymi ofertami. W tym roku zdecydowaliśmy się na pewne ograniczenie związane z tym, że raczej nie promujemy pracodawców spoza Śląska Cieszyńskiego. To będzie jeszcze przedmiotem naszej analizy. Cały czas też lansuję taki pogląd, że tutaj w Cieszynie, na Śląsku Cieszyńskim dobrze się mieszka. Bardzo często też dobrze pracuje, ale jeżeli ktoś będzie musiał pojechać tych kilkanaście kilometrów, kilkadziesiąt kilometrów dobrymi drogami, to też żadna przeszkoda. Także chyba też będziemy poszerzać tą ofertę nie tylko o sam Śląsk Cieszyński, ale nieco szerzej. Swoją ofertę przygotowały firmy, uczelnie wyższe, ale również szkoły średnie z powiatu cieszyńskiego. Prezentujemy nasze szkolne stanowisko z naszymi kierunkami kształcenia i eksponatami przygotowanymi przez naszych uczniów właśnie. Mogą Państwo zobaczyć oryginalny rozrusznik samochodowy wykonany przez uczniów szkoły branżowej. Możemy zobaczyć stanowisko elektroniczne, technik elektroniki z drukarką 3D. To są wszystko prace wykonane na zajęciach zawodowych przez uczniów naszej szkoły. Otwieramy również nowy kierunek w liceum i to jest kierunek ratowniczo-pożarniczy. Tutaj mamy też przygotowane eksponaty. Tworzymy fryzury. Kręcimy, robimy warkocze, chcemy coś fajnego stworzyć, żeby faktycznie było widać, że potrafimy coś, że jednak działamy w tej szkole. Jest zainteresowanie? Tak, jak najbardziej. Jest bardzo wielkie zainteresowanie na zawodówkę, ale bardzo też zachęcamy do technikum. Jednak my jesteśmy jako taką klasą techniczną, więc mamy... Polecamy. No tak, nie tylko chodzi o polecanie, ale... Jednak umiejętności jak na technikum mamy też dość konkretne i chcemy to innym pokazać, chcemy zachęcić też do tego. Jaką ofertę przygotowaliście na te dzisiejsze targi? Przygotowaliśmy przykłady naszych urządzeń, takie, które powiedzmy są dosyć typowe dla nas, czyli mamy oświetlenie diodowe, głównie górnicze, ale nie tylko, teraz rozszerzamy dosyć tą branżę. Mamy różnego rodzaju urządzenia elektroniczne dotyczące łączności, dotyczące automatyki, no też systemy lokalizacji, to jest taki nasz nowy produkt, no i szeroką gamę innego rodzaju urządzeń sterownikowych i tego typu rzeczy. Głównie elektronika, oświetlenie, elektryka. Poszukujemy głównie inżynierów, głównie konstruktorów. Oprócz tego też ludzi na stanowiska robotnicze, no bo dosyć firma, jakby ta część produkcyjna w tym roku, w zeszłym roku się dosyć mocno rozwija, także też w tym zakresie poszukujemy ludzi. Targi były okazją do zdobycia informacji na temat zatrudnienia obcokrajowców, osób niepełnosprawnych. Poruszono również kwestie środków na rozwój firmy czy poszukiwań pracy w internecie. Wśród wystawców nie zabrakło oczywiście Urzędu Pracy w Cieszynie. Mamy konkretnie swoje stanowisko targowe, na którym można się zapoznać z bardzo bogatą ofertą zarówno usług, jak i instrumentów rynku pracy. To, co jest ogromnie ważne, to zarówno instrumenty, jak i ta część doradcza, szczególnie oczywiście instrumenty, są współfinansowane ze środków publicznych, zatem pracodawcy mogą jeszcze finansowo skorzystać na zatrudnieniu pracownika w swoim rozwoju. Zwiedzający mogli zastanowić się nad wyborem szkoły, złożyć CV czy dowiedzieć się o ciekawych zajęciach, ale też miło spędzić czas. Cieszyńska Biblioteka polecała robotykę i programowanie. Sterowanie robotem za pomocą aktywności mięśni cieszyło się dużym zainteresowaniem. Próbowali młodsi, starsi, my również. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.